Ajax pokonał u siebie Willem Cvytilburg 1-0 w Eyre Kolejne zwycięstwo widzę holenderskie, kolejne bardzo ważne punkty w tabeli i ojejku, myślę, że od klubu należy mi się naprawdę jakiś medal, że nie zasnąłem w trakcie oglądania tego meczu. No bo Ajax dosyć szybko objął prowadzenie za sprawą dosyć oczywistego rzutu karnego, który wykorzystał oczywiście Dawik Klasen, człowiek, który ma ksywkę Pan 1-0 także tutaj coś tutaj można więcej dopowiedzieć. No w każdym razie a Ajax nie wyglądał jakby zbytnio mu zależało na tym, żeby forsować tempo i bardziej starać się o podwyższenie wyniku. Willem z kolei poza dwiema może sytuacjami zupełnie impotenckie podejście, brak możliwości, może nawet też chęci do tego, żeby nie wiadomo co zdziałać. Tak jakby... Obydwie drużyny bardzo szybko pogodziły się z tym, że 1 do 0 to będzie ten finałowy wynik tego spotkania. I jeżeli chodzi o Ajax, to. No, Wyjściowa 11 na to spotkanie bardzo mocno pokazywała, że naprawdę ważne dla klubu spotkania, no to będą w przyszłym tygodniu. Nie można bowiem inaczej interpretować tego, że w wyjściowym składzie znalazł się Kaplan, że znalazł się Weindahl, że znalazł się Gaey, że Branko van den Bomen był w podstawowej 11, że w bramce stanął Ramai, no i też że znowu w wyjściowej 11 pokazał się Rugani. No ewidentnie oszczędzane są ważniejsze nazwiska, takie jak Henderson, Taylor czy inny Mika Hotz na spotkania z Feyenoordem czy PSW, które już bardzo niedługo. No i bardzo mocno było to widać na boisku. Nie wiemy, czy to jest dobre, nie wiem, czy nie lepiej byłoby mieć tych najważniejszych piłkarzy w rytmie, meczowym, ale z drugiej strony są zdrowi, z drugiej strony będą w stanie zagrać i to chyba było tutaj najważniejsze. Jednocześnie też myślę, że Francesco Farioli dostał takie Ostateczne potwierdzenie tego, że tu i teraz Brian Brody nie powinien być piłkarzem wyjściowego składu. Nie powinien w pierwszej 11 wychodzić na najważniejsze spotkania. Nie wiem, czy oznaczać to powinno Wekhorsta, czy Akpoma w pierwszej 11. Zakładam, że bardziej Wekhorsta, nawet jeżeli on w wyjściowym składzie rzadko daje nie wiadomo co. No, ale robi skandaliczna wręcz. E, młodego napastnika reprezentacji Holandii, również skuteczność ostatnimi czasy. No nie. Wygląda tak, jakby był naprawdę, jednym z lepszych obrońców rywali za każdym razem, kiedy e, zakłada koszulkę Ajaxu. Nieakceptowalne to jest dla mnie zupełnie i. No nie wiem, ta ławka dłużej może da mu trochę do myślenia, może będzie jakimś bodźcem do tego, żeby się poprawić, bo w ubiegłym sezonie tego problemu nie było, mimo że cała reszta drużyny wyglądała w dużej mierze katastrofalnie. Także jak chce, to potrafi. Nie wiem, czy teraz nie chce, czy może za mało chce, ale wygląda to tak, a nie inaczej. No, nie było wielkiej historii w tym spotkaniu. A jak wygrał, grając też trójką z tyłu i w ogóle mając tego Weindala dalej, no nie mogę z tym człowiekiem, ale nieważne. Udało się trzy punkty zdobyć, zapomnieć, cieszyć się, że nikt się nie połamał, cieszyć się, że niektórzy piłkarze, tacy jak Gay, pokazali, że mają swoją wartość w tej drużynie, że to jest taki niekombinujący gość, który ma dobre dośrodkowania i który kiedy tylko ma możliwość, robi to. No, w momencie, w którym na boisku będzie też Weghorst, to myślę, że to jest bardzo dobre combo i jeszcze nie raz, bo już się zdarzyło z tego skorzystać, a jak będzie miał z tego korzyści.